Niezwykła historia o Henryku Sławiku. Człowieku, który i uratował kilka tysięcy Żydów, według Yad Vashem około 5000, no bo przecież nie dokumentowano tych rzeczy. Według świadków i żydowskich, i Antala, pamiętników, ta liczba jest zaniżona, że wyższa, ale przyjmując nawet te 5000, to jest i tak lista 4 razy dłuższa jak lista Schindlera. To, że ten człowiek miał wyrobione wizy do Szwajcarii i mógł, kiedy już wiele wskazywało, że dojdzie do okupacji Węgier przez Niemców, ponieważ uznane zostali za nielojalnych sojuszników z uwagi na już prowadzone pertraktacje z aliantami, mógł, tak zresztą jak obiecał żonie i córce, mógł wyjechać do tej Szwajcarii, ale nie zrobił tego, bo uważał, że nie może, nie wolno mu zostawić powierzonych jego opiece tysięcy polskich uchodźców. Zaryzykował bezpieczeństwo swojej rodziny i wiadomo, jak się skończyło. Żona trafiła została aresztowana, trafiła do Ravensbrück. On się ukrywał. No ale jeszcze wcześniej oczywiście zorganizował wspaniale ewakuację tych wszystkich sierot z założonego razem z Antalem sierocińca dzieci żydowskich. Wszystkie te dzieci przeżyły mimo okupacji niemieckiej, bo tak ewakuację przygotowano. No był to wspaniały kamuflaż, ponieważ ten ośrodek nazwano sierocińcem dzieci polskich oficerów. Sprowadzono katolickiego księdza, który uczył te dzieci podstawowych modlitw, bo one przecież były sprawdzane. W niedzielę dodatkowo prowadzono te dzieci ulicami, żeby wszyscy widzieli, że te dzieci idą do katolickiego kościoła. W ten kamuflaż włączył się nuncjusz apostolski Angelo Rotta, który też przyjechał do tej dzieci. No jak już nuncjusz przyjechał, no to na pewno są to dzieci katolickie. Więc i na dodatek oddał, można powiedzieć, życie za Antala. Bo kiedy obaj zostali aresztowani, Niemcy doprowadzili do brutalnej konfrontacji. Bity, katowany Sławik nie zdradził przyjaciela. Zarzuty stawiane Antalowi, że uczestniczył w przerzutach żołnierzy polskich do Francji, że opiekował się polskimi Żydami, temu wszystkim, i wiele jeszcze innych, ale to były takie podstawowe zarzuty, wszystkiemu tym zarzutom Sławik zaprzeczył. Dzięki temu, choć sam został skazany na Mauthausen, na Gusen, na obóz na karę śmierci, Antal dzięki tej postawie Sławika przeżył. No to jest wspaniały przykład postaci godnej naśladowania. To piękny przykład dla młodego pokolenia. Pewnie wielu z nas, a może większość, nie bylibyśmy w stanie czegoś takiego zrobić, ale on to zrobił. Nie dość, że był opiekunem, że ratował Żydów, oddał życie za drugiego człowieka. No nie ma. Czy coś jeszcze można zrobić więcej?